zauważyłem z drogi gigantyczny budynek. Słuchajcie, tutaj jest wejście na dół, a tutaj mamy chyba biurowce. Zajrzymy najpierw do biura. Była tu prowadzona jakaś działalność. Zaczniemy eksplorację od biura. O kurde, jakie pianino. Wow. W takim miejscu? Jeszcze działające normalnie. Dobra. Tutaj wiemy, że na pewno było biuro. Tutaj jego chyba dalsza część. O kurde, zauważcie, że nic stąd nie zabrano. Regały pełne wyposażenia. Tylko co tutaj było prowadzone? Ciężko mi powiedzieć. Być może wyjdzie to w praniu. Wejście na górę. A, najprawdopodobniej sprzedaż różnych farb, tapet. Chyba tak. Tutaj mamy styropian. Czyli mogły też tutaj być sprzedawane różne kasetony i takie wyroby styropianowe. Tapety. To trochę by wyjaśniało. Najprawdopodobniej tak, zobaczcie. Dobra, zobaczymy u góry, co się znajduje. Szczerze, nie wiem, na co możemy natrafić tutaj. Tu też jakiś magazyn. Telefony. Bardzo dużo dokumentacji. Twarde dyski. Samsunga. 2002 rok. Pamiętacie jeszcze dyski, które miały 1 giga? To były czasy. Dobra, zobaczymy teraz, co jest w reszty pomieszczeniach. Czekajcie, bo tutaj weszliśmy. O, kolejne biuro. Kolejne biuro. Myślałem, że coś tutaj przyjechało, ale jest okej. Co jest bezpiecznie. Zostało tu troszkę sprzętu. Ciekawe, co tutaj jest. Kolejne tapety. Tutaj toaleta. I zejście na dół. A na dole kolejne pomieszczenie, tu jest chyba wejście główne. Także tutaj najprawdopodobniej wchodzili klienci. Ale stół, o kurde. Piękny. Ładna szafa, stylowa. Dobra, idziemy dalej.
komputer. Ale zobaczcie, firma musiała być bardzo dawno temu zamknięta. Przecież na takim sprzęcie nie pracuje się już od bardzo dawna. O kurde, jakie schody. Idziemy. Oczywiście, że idziemy. Kolejne regały z papierami. Ciężko się przebić tutaj. Gnite. Ściany przegniły. Zobaczcie, ile samochodzików. Fajne. Sporo ich tutaj. Nie jeden dzieciak by się jeszcze pobawił. Pełne kartony. A tutaj mamy jakieś płyty. Chyba winyl. Szkic. Kasa fiskalna. Ale nie ma kluczyka. Jakieś medykamenty. Ciekawe, co to za lekarstwa. Porcelanka ładna. I zejście na dół. Ale najpierw sprawdzimy to miejsce. O kurde. Ej, ale tam na dole nie byliśmy. 3 metry na dół. Deska nie jest zbyt pewna. Dlatego po swojemu przejdę. O, tu musiał być jakiś magazyn, ale najprawdopodobniej nieużywany od dawna. Zobaczcie, w jakim jest stanie. Dobra, tutaj wam nic nie pokażę fajnego. Idziemy tędy. O kurde. To wygląda jak jakaś hala sklepowa już. Być może tu przyjmowano klientów. Piękny talerzyk. Wygląda mi na angielski. Ale nie jest napisane nic. Schodzimy na dół i miejmy tylko nadzieję, że nie ma tu żadnej czujki. No to już wygląda jak sklep. Serio. Tak. Na 100% jesteśmy w sklepie. Tutaj coś jest. Ktoś sobie tutaj przesiadował. Zobaczcie. Przygotowana miedź do zabrania. A nie, tutaj nie idzie przejść. Ziemia. Jakieś magazyny. Belki podtrzymujące fundamenty. Czyżby się zapadało? Możliwe. To może też być powód zamknięcia tego miejsca. Zły stan techniczny.
moi drodzy, jesteśmy w sklepie. O kurde, tak jest. Stoi tu jakieś auto. Ale miejmy nadzieję, że to nie właściciel. Dobra. O kurde, tu jest wejście główne. Tutaj recepcja. Dobra. Idziemy stąd. Bo nie jestem pewien, czy tu nie będzie żadnej czujki. A słuchajcie. Tu na dole widziałem przejście. Tak. To jest miejsce, w którym zaczynaliśmy eksplorację. Tutaj magazyn. Dobra. Idziemy zobaczyć teraz dalej. Tu już wszędzie byliśmy. Tutaj pokazana była kolorystyka tapet. Tak, tutaj można było sobie wybierać. Gigantyczny magazyn. Powiem wam, spory obiekt. Piec centralnego ogrzewania. Co to było? Nie wiem, co to był za dźwięk, ale bardzo niepokojący. Jakby coś wybuchło. O kurde, ile tych magazynów tu jest. Widzę, że regały są już puste. Jestem przekonany, że kiedyś były wypełnione różnymi produktami. Ale duża hala. Tu mamy wejście na górę. Tu mamy dół. Od czego zacząć? Zobaczymy jeszcze, co tu jest. Kolejna hala. Artykuły budowlane. Cement. Schody do góry? Tak. Dobra, idziemy. Wąskie strasznie. O kurde, ale graciarnia. Nic konkretnego, troszkę złomu, troszkę desek. Dobra, idziemy dalej. Szczerze nie wiadomo, gdzie iść, magazyn jest tak duży. Można się tutaj zgubić. O kurde.
części jakieś samochodowe. Regały. To już chyba dział ogród. Za chwilkę wejdziemy tutaj. Tylko najpierw zobaczymy, co tutaj jest. Kurde, kolejne magazyny. Kilka regałów. O, to już wygląda ładnie. Trochę mebli zostało nawet. A może tutaj były pokazywane kuchnie po prostu? Powiem, że te miejsce chyba najbardziej zadbane. Kasa wyrwana. Kuchnia. Kolejny piec. Najprawdopodobniej mieściły się tutaj różne firmy, nie tylko z tapetami. Z tapetami czy kasetony. Zobaczcie, tutaj już palety kolorów. Najprawdopodobniej z farbami. Zobaczcie, tutaj macie też regały. Powiem wam, że naprawdę jest co oglądać. Główne wejście. Tędy szliśmy już. Ale mieliśmy zerknąć jeszcze tutaj w jedno miejsce. Właśnie tutaj. O, o to chodziło. Co tutaj? Katalogi. Można przejść jeszcze dalej. Albo i nie. Nie. Tędy już nie przejdziemy. Także możemy się już kierować powoli na zewnątrz. O, a tutaj byliśmy? Kurczę, jeszcze jedno pomieszczenie. Cała góra tutaj jest. To nie jest tylko jedno pomieszczenie. Waga. Już częściowo zdemontowana. Szkoda, że deszcz pada, bo byśmy se pochodzili po dachu. Zobaczcie, jakie te hale są duże. Każda to inny dział. Kurde, krople deszczu. Ale wyobraźnia płata figle. Zwłaszcza, gdy jest się samemu tutaj. O kurde, kolejne miejsce. Tam jakieś wejście. Ale tu widzimy. Tu zasiadali przy okrągłym stole. Zobaczcie. Ale jaja. No to wiemy na pewno, że prowadzono tutaj
kilka firm zajmujących się wystrojem wnętrz. Można było tu zakupić farby, tapety, a także inne artykuły. Zobaczcie, nawet materiał. Firanki. Czyli można powiedzieć, takie małe centrum handlowe. Ślepy zaułek. Małe centrum handlowe dla każdego domu. Ktoś oknem wychodził, ale teraz już nie ma potrzeby. Można normalnie wyjść. Powiem wam tak, myślę, że obeszliśmy całe to miejsce. Mi się bardzo podobała eksploracja. Choć przy głównej drodze był lekki stres, to było warto tutaj zajrzeć. I w tym miejscu, w tym biurze zakończymy eksplorację. I widzimy się na kolejnej wyprawie. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.